ciągnik odpalony, to znaczy, że szykuje się wyjazd. Godzina bardzo wcześnie poranna. No jadę po nowy nabytek, jak to się zawsze pięknie mówi. Według niektórych będzie to prawdopodobnie najgorszy zakup z możliwych. Natomiast ja mam troszeczkę inne zdanie. Żebym tego innego zdania nie miał, to bym nie jechał. Także w niedługim czasie dowiecie się, cóż tam ciekawego przywiozę. Mała aktualizacja prac na budowie. Majstry mają przygotowane szalunki. Znaczy strop nad garażem jest przygotowany do zalewania. Szalunek tutaj nad bramą wjazdową, gdzie będzie belka. No niestety, brama wjazdowa jest bardzo szeroka. No i tutaj musi zostać wylana belka. Stąd też i tak naprawdę tylko w tym miejscu oraz tam, gdzie będzie okno takie balkonowe. Tam to są dwa miejsca, w których będzie szalunek wykonany i będzie zrobiona belka. O, co Fredziulek? Belka. Natomiast na pozostałej części budynku, jak już wiecie, są dedykowane kształtki wieńcowe. Bardzo fajnie to wygląda. Jutro będzie zalewanie. I wtedy jak będzie zalany tutaj ten strop nad garażem, to w następnej kolejności będzie zalewany strop tutaj nad tą, powiedzmy, częścią mieszkalną. Udało się umyć calutki ciągnik za 28 zł. Najpierw aktywna piana, później mycie zasadnicze, pukanie i gitara. Zaznaczam, że ciągnik nie był ubrudzony w błocie, tylko przede wszystkim był, no wiadomo, zawsze gdzieś tam trochę błota się zbierze, ale przede wszystkim był cały okurzony po kukurydzy. Przed przyjazdem na myjnię zadzwoniłem tutaj do właściciela na podany numer, który tam jest podany na tej wymieniarce. Powiedziałem co i jak. Właściciel mówi, a to spoko, to przyjedź. Ale nie do końca mi wierzył, bo przyjechał sprawdzić. Przyjechał on, a ja za chwilę za nim wjechałem, popatrzył na ciągnik, a mówi, spoko, myj. Mówi, tu nieraz jak kłady przyjeżdżają, czy też jakieś terenówki ubyłocone od góry do dołu, to jest tragedia. Mówi, śmiało sobie myj. No i elegancko. Nasza myjka po prostu odmówiła współpracy. No i skończyło się na myjni. No i strop zalany. Przy okazji mieliśmy problem z gruszką, z pompogruszką, która tutaj wjechała. No i niestety ściągnęło ją z drogi. Musiałem wyciągać ją ciągnikiem tu wzdłuż płotu. No i już miałem ją wyciągniętą za bramę, tam powiedzmy na drogę, i spadła, znowu ją ściągnęło z drogi na pole, stała pod skosem. A to wrzucę wam taki urywek filmu. Ja pierdzielę. Żebyście widzieli. Powiem, gorąco mi się zrobiło i to niesamowicie, bo to jeszcze, no pompogruszka, ramię akurat po tej stronie, gdzie przechyliło całą maszynę. Oj, ciepło mi się zrobiło, mówię, jak ona jeszcze się wywali, no to już kurde jest wspaniale. Ale na szczęście do sąsiada zadzwoniłem, przyjechał, pomógł i udało się wyciągnąć. To tam na króciutkim filmiku zobaczycie, jakościowo to średnio wygląda. Natomiast no, coś tam widać. Wracając tutaj do stropu, kominek wentylacyjny. O, to poszło moment, te zalewanie stropu, to jest tam momencik. No i zobaczcie, jak tu fajnie te gotowe kształtki z Wienerbergera, no to jest petarda. Wojtek też był, oglądał u siebie, znaczy oglądał u mnie, bo
też tam się zastanawia, czy by czegoś nie zrobić, no to mówi, kurde, te kształtki gotowe, ogólnie kształtki, tutaj te wieńcowe plus te nadproża, no to jest petarda. Tak naprawdę tutaj, jakby to powiedzieć, jeżeli chodzi o zalewanie wieńca, układanie stropu, no to jest tam moment, tak? Ułożenie tutaj tych belek, pustaków, to idzie naprawdę bardzo szybko. Natomiast najwięcej pracy jest przy szalowaniu tych nadproży. Tutaj naprawdę roboty jest co niemiara. Dodatkowo musi być to wszystko zrobione, tu widzicie, mają popodpierane, naprawdę bardzo dobrze, żeby gdzieś nie wypchało. Wiadomo, można później na elewacji gdzieś tam te rzeczy trochę zniwelować, no ale kurczę, no po to robimy, żeby było wszystko dobrze, równiutko. I tutaj, żeby zrobić dobry szalunek, naprawdę trwa to bardzo długo. Kolejny taki szalunek będziemy mieli tam, gdzie są ułożone pustaki, już tam nie będę chodził. Tam mamy kolejny szalunek, są okna takie balkonowe. No i też trzeba będzie zrobić normalnie belkę taką wylać, zrobić odpowiedni, no jak to się mówi, odpowiednie zbrojenie, odpowiedni szalunek. No to praktycznie chyba będzie podobna szerokość jak tutaj nad bramą. No może nie, tam może będzie troszeczkę wężej. No i to trwa naprawdę bardzo długo. A w momencie, gdy używamy tych gotowych kształtek, no to zobaczcie, no to jest petarda. Po prostu to jest petarda. Są gotowe elementy, właśnie takie wieńcowe. Ile to czasu można zaoszczędzić i ile na jakości można zaoszczędzić, no naprawdę, no super, majstry są, jeżeli chodzi o to, bardzo, bardzo zadowoleni. Niemal połowa drogi powrotnej za mną, w porównaniu do tego, co bardzo wiele osób pisało, to ta przyczepa naprawdę lekko idzie. Jestem wręcz zaskoczony pozytywnie, bo miałem taką obawę, że no będzie naprawdę ciężko, trudno i MC-ek będzie się pocił na pusto. To wychodzi na to, że on sobie pyrka z tym bez problemu. Żadnego. Kompletnie. Naprawdę fajnie. Chociaż miałem też takie informacje, żeby nie słuchać do końca tych, którzy tak mówią, bo prawdopodobnie jeździli jakimiś trupami. No i powiem wam szczerze, że jest spoko, naprawdę przyczepa idzie bardzo fajnie, nic nie tłucze, gdzieś tam na dziurach, wiecie jak to w starych przyczepach, nie, te kipa kurde lata na prawo, na lewo. Nie wiem, jak na razie to jest naprawdę bardzo na tak, bardzo na plus. Aha, tu taki system mamy, swożni. No dobra, także lecę dalej, kurde, hamulce, rakieta, trzeba z wyczuciem naciskać. No. Także spoko, naprawdę. Naprawdę spoko oko. Godzina 12:30. O 4:00 z domu wyjechałem. Wiem wam, że już mnie tyłek boli od tego jechania. Tutaj podziękowania dla Słomka i dla taty Słomka, ale też o tym może powiem, bo to oni byli mi zobaczyć tą przyczepę. Także ja nie musiałem jechać. Super. Ja miałem dzisiaj do Słomka zajechać. W sumie mam tutaj dla niego trunks. No niestety musiałem wrócić do domu. No ale ja sobie ze Słomkiem to odbiję. Spokojnie. My sobie to odbijemy. No i jeszcze muszę z Grzechem się, że tak powiem, rozliczyć w tej kwestii. Jak jechałem rano po przyczepę, to tutaj kosili, to było gdzieś może w 4:30, a teraz widzę, że przerwa, nie wiem, czy czekają na przyczepę, czy co, ale stoi kombajn. No tutaj takie kawałki poprzecinane rowami, poprzecinane tą drogą i takie ficki pozostawały, 38 na godzinę, 2100 obrotów. I tyle samo tak naprawdę jechałem bez przyczepy. Bez przyczepy też 38 na godzinę i z tymi samymi obrotami, także naprawdę spoko się ciągnie. A ta pszenica jeszcze nie do końca skończona. Jeszcze trochę zostało, no. Słomę trzeba by zebrać kiedyś.